wyjaśnienia jego filmów jest jakimś zadaniem bardzo ułomnym, skazanym na pewne niepowodzenie. Niemniej oczywiście jego filmy można starać się wytłumaczyć. I ja bym całą twórczość Buñuela ja bym wyjaśnił w postaci takiego przykładu. Wyobraźmy sobie, że jest pogrzeb w małym, jakimś prowincjonalnym miasteczku. Jest pogrzeb w kościele. Obok tego kościoła jest cmentarz. Uczestnicy tego pogrzebu są ludzie, najbliżsi zmarłego, pogrążeni w rozpaczy, smutku. Jest wielu znajomych, przyjaciół, wielu ludzi przypadkowych. Są ludzie młodzi, piękni, ludzie chorzy, starzy. I odbywa się ten cały ceremoniał wewnątrz kościołu, który jest stary, który jest kościołem gotyckim, gdzie są różne stare obrazy, dzieła sztuki. I później ten cały kontukt wychodzi na cmentarz i jest ten ceremonia pochówku. Otóż Buñuel zrobiłby film, a filmując to, co się dzieje w głowach uczestników tego pogrzebu. I tak jak często w czasie takiej ceremonii, właściwie w każdym momencie życia, przychodzą nam do głowy myśli, które w ogóle nie pasują, nie są synchronizowane z tym wydarzeniem, a te myśli mogą być skrajne, zupełnie w kontraście do tego smutnego właściwie w gruncie rzeczy bardzo wydarzenia zawsze. Buñuel by to raczej starał się sfilmować. Więc to chyba najlepszy komentarz do jego i wyjaśnienie jego filmów. To był jeden z nielicznych artystów, który chciał w jakiś sposób zarejestrować, opisać, pokazać to, co właśnie się dzieje w naszym wnętrzu, a niekoniecznie to, co się dzieje na zewnątrz.